Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Nie tak dawno temu zapytałem was w ankiecie, który film chcielibyście najpierw zobaczyć. No i wygrał film o Windowsie 10 na specyfikacji minimalnej. Także brawa dla wszystkich, którzy zagłosowali na ten wybór. Otóż Windows 7 kończy w roku 2020, a konkretnie już w styczniu swoje oficjalne wsparcie. Tak więc jeżeli chcecie robić coś na swoim komputerze, no na przykład cokolwiek, no to teoretycznie powinniście mieć na uwadze to, że jesteście bardziej narażeni na ataki cyberprzestępców. Oczywiście preferowanym wyjściem z tej sytuacji przez Microsoft jest oczywiście aktualizacja do Windowsa 10, więc założenie tego filmu jest takie, że postaram się zbudować jak najstarszą konfigurację sprzętową, która jest oficjalnie wspierana przez Microsoft według ich wytycznych, no a potem pośmiejemy się, jak dobrze działa bądź nie działa Windows 10 na takiej właśnie konfiguracji. Zacznijmy sobie od oficjalnej strony Microsoftu, gdzie to mamy wymagania systemowe do instalacji systemu Windows 10. Słowa instalacja to jest bardzo kluczowe słowo, ale do tego przejdziemy nieco później. Procesor o częstotliwości 1 GHz lub wyższej, albo SoC, system on chip. Pamięć RAM 1 GB dla 32-bitowej wersji lub 2 GB dla 64-bitowej wersji. Okej. Miejsce na dysku twardym 16 GB albo 32 GB. Spoko. Karta graficzna, biblioteki DirectX 9 lub nowsze ze sterownikami WDD-M1.0. Obiecująco, wyświetlacz 800x600, połączenie z internetem jest niezbędne do przeprowadzenia bla 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 bla. No i co, zasadniczo patrzymy sobie na tą speckę, no i gdzie jest haczyk? No spoko, nic w ogóle o rdzeniach, czyli co, mogę założyć, że jednorodzeniowy 1 GHz, no to dejcie mnie te Pentium 3! Jednak sytuacja wygląda nieco inaczej, bo kiedy zaczniemy grzebać nieco dalej, okazuje się, że jednak wymagania co do procesora są troszeczkę bardziej brutalne, no i okazuje się, że jest parę jeszcze innych haczyków, które trzeba odznaczyć. Mianowicie nasz procesor musi wspierać PAE i z tego co możemy wyczytać z Wikipedii, no to zasadniczo PAE jest wspierane od Pentium Pro przez Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Mamy NX. NX, haha, tu się zaczyna robić już troszeczkę ciekawe, ponieważ okazuje się, że ta instrukcja została zaprezentowana z AMD 64 lub mamy implementację Intela, która nazywa się XD Bit Feature i zasadniczo zadebiutowała z procesorami klasy Pentium 4, no czyli na start nasz Pentium 3 odpada. Kiedy czytamy dalej, okazuje się, że nasz procesor musi również wspierać instrukcję SSE 2. Kiedy zaczniemy sobie czytać na temat Streaming Smith Extensions 2, okazuje się, że również SE 2 miało premierę wraz z Pentium 4 lub procesorami, które bazują na architekturze AMD 64. Tak jak więc widzieliście, wybór przynajmniej procesora jest dość skomplikowany i jak mam być szczery, to cała ta specyfikacja minimalna jest napisana w bardzo taki, że tak powiem, bardzo płynny sposób, gdzie to Microsoft tak po prostu rozsmarowuje się w tej kolejnej warstwie takiej, że nie, Windows 10 jest okej, to naprawdę zoptymalizowany system. Okej, więc najpierw myślałem, że siądziemy na Pentium 3, ale jak ustaliliśmy, ten procek odpada. No to co, Pentium 4? Generalnie spoczy, tylko nie mam żadnej płyty pod P4. No to co, musimy sięgnąć po coś ze stajni AMD. Jak również wspólnie ustaliliśmy, procesor musi być co najmniej architektury AMD 64. I zasadniczo najsłabszy, najwolniejszy procesor, który znalazłem w swojej, że tak powiem, skromnej kolekcji, był to Sempron 2800+. I jak tutaj słusznie możecie zauważyć, ewentualnie potem będziemy w stanie skręcić ten procesor do nieco niższych częstotliwości, do tego podręcznikowego 1 GHz, jednakże pomyślałem, że no, na początku, żeby aż tak bardzo nie utrudniać sobie życia, pomyślałem, że zostawię go na... No i postaram się Windowsa zainstalować. Dalej mamy 1 GB pamięci DDR w jednej kości od Kingstona.
Mamy kartę graficzną GeForce, którą macie teraz model na ekranie. No i szczerze mówiąc, rzeczą, która sprawiła mi najwięcej problemu przy wyborze, był dysk twardy. No i tak, zasadniczo SSD będzie troszeczkę bottleneckowany przez SATA 2, więc nie rozciągnie pełnych możliwości, no ale czas losowego dostępu do pliku na pewno byłby całkiem spoci. Dysk HDD na SATA, no okej, da się przeżyć. Dysk HDD na IDE, strasznie wolny. Ale tak sobie myślę, no kurde, no nic nie piszą o tym dysku poza pojemnością. No to co, lecimy z IDE. Ach, jak się później okazało, to dość mocno pożałowałem tej decyzji, bo sam proces instalacji Windowsa był koszmarnie wolny. Jak mam być szczery, 10 minut musiałem czekać, aż łaskawie z pendrive'a załaduje się tutaj instalator do tego momentu i... No okej, widać, że nie jest to ani kwestia dysku, więc będzie ciekawie. I szczerze mówiąc, kiedy dalej przebrnąłem przez instalator i w końcu Windows 10 zaczął coś robić, trwało to wszystko tak długo, że z nudów zacząłem robić livestream. No i gdzieś tak dopiero pod koniec tego prawie że dwugodzinnego livestreama Windows 10 się zainstalował. Kapitole, bo Windows się zainstalował, o w dupsko. Jezu! Czekajcie, muszę jeszcze kamerę włączyć. O, patrzcie, teraz incepcja, będzie to na filmie. Tak, tak, nie śpijaj jeszcze, Łukasz. Cyk, patrzcie. A co było dalej? No tak, było nieźle, było, jak sami widzicie, no coś ewidentnie nie pykło, zaczęło nam to wszystko sypać błędami. No i tak sypało błędami, różne próby z internetem, bez internetu, po prostu się nie da. Cały czas utknąłem tutaj na tym ostatnim OOBE i nie dało się kliknąć pomiń, mogłem po prostu klikać spróbuj ponownie tak w nieskończoność. No powiem wam, trochę mnie to zamurowało. Spodziewałem się, że Windows 10 się zainstaluje. Spodziewałem się, że będzie chodził jak totalna kupa, ale nie spodziewałem się, że nawet nas nie wpuści na pulpit. Tak myślę sobie, kurde, no może to przez ten dysk na IDE. No jednak, no nie ukrywajmy, jest to stary dysk, ściorany bardziej niż klapki Mojżesza. No obstawiałem, że to jest po prostu tego wina. Więc żeby pomóc samemu sobie i nie tracić niezliczonych ilości godzin, stwierdziłem, że YOLO, podepnę tego SSD-ka, którego mam i zobaczymy, jak to będzie. No i powiem wam, no, nie było lepiej, jakby to powiedzieć. Postanowiłem w międzyczasie dołożyć również kolejny gigabajt RAMu i również nic to nie pomogło. I tak troszeczkę próbowałem debugować, troszeczkę podkręcać procesor, no i wszystko to po prostu kończyło się na niczym. Cokolwiek bym nie zrobił, cały czas kończyłem na tym samym błędzie. Pogooglajmy troszeczkę ten błąd. Kiedy zacząłem szukać informacji na temat tego błędu, okazuje się, że naprawdę niewiele można znaleźć na ten temat. Jedyne, co byłem w stanie rozszyfrować, to że błędy, które są obarczone przedrostkiem OOBE, oznacza Out of the Box Experience, czyli no, można powiedzieć, że będzie działać od strzała. No i zasadniczo co, że ten hardware nie jest wspierany? To chce mi Microsoft powiedzieć? Ale przecież z ich strony wyczytaliśmy, że powinien być wspierany. Ha! I tutaj dochodzimy do naprawdę niezłej komedii, a również mógłbym powiedzieć całkiem sporej przebiegłości, jeżeli chodzi o Microsoft. Bo kiedy zaczniemy sobie tak sznupać i czytać nieco dokładniej, okazuje się, że to, co przeczytałem wam na samym początku, to jest, uwaga, słowo klucz, instalacja systemu Windows 10. Jest po prostu instalacja, nie pisze nic na temat użytkowania, więc no cóż, jeżeli o to chodzi, to tak, okej, instalator się uruchomił, system się zainstalował, tylko nie działa. No trochę mi smutno.
Oczywiście spodziewałem się, że jakby całe to przedsięwzięcie jest karkołomne i trochę głupie i tak dalej, ale no w takim razie chyba coś jest mocno nie tak ze stroną Microsoftu, tak? I wydaje mi się, że takie coś nie powinno być, nie powinno mieć miejsca, gdzie pisze się, że tak powiem, na odwal specyfikację minimalną, która jest nieścisła pod wieloma względami, ponieważ nie ma ani słowa o tym, ile tak naprawdę rdzeni potrzeba do systemu, nie ma ani krzty informacji na temat typu podłączenia dysku, nie ma nic z tych rzeczy, a mimo że spełniłem, że tak powiem, w zanadrzu o wiele bardziej te wymagania sprzętowe, Windows 10 po prostu nie był w stanie się nawet uruchomić. Uważam, że jest to bardzo mocno nie w porządku, już abstrahując od tego, jak ten Windows by działał, niech działa naprawdę jak kupa, niech naprawdę wszystko się tnie i tak dalej, ale no niech on faktycznie działa tak, jak piszecie w tej specyfikacji, no... Słuchajcie, no nie róbcie tak perfidnie ludzi w konia. To jest jeszcze jedna strona medalu, tak? Bo ja spodziewam się, że ta instrukcja minimalnych wymagań, ona nie jest dla power userów, tak? Bo power user pomyśli i powie, że no kurde, no nie ma szans, żeby dziesiątka działała na tym dobrze. I to jest jeszcze gorsze, bo jeżeli to ma być celowane, że tak powiem, w ludzi troszeczkę bardziej atechnicznych, którzy się na tym nie znają, tylko o jakichś podstawowych parametrach, no on sobie patrzy, nawet jak ma taką konfigurację jak ja, i co, mówi, no mam 2 giga RAM-u, a potrzeba tylko jeden. Mówi, o, 1 GHz, a ja mam 2 GHz, no to patrz, 2 razy szybszy procesor niż trzeba. Czytając te wymagania minimalne, żyjemy w przeświadczeniu, że hej, ten Windows 10 to musi być naprawdę lekki system, skoro ma tak niskie wymagania sprzętowe. No i okazuje się, że te wymagania sprzętowe to jest po prostu kompletna ściema, bo to nie działa. Więc... to chyba nie powinno tak być, więc jeżeli ogląda to ktoś z Microsoftu, to słuchajcie, nie róbcie se wstydu, wiecie, bo to tak trochę nie przystoi, nie? Dobrze, moi drodzy, jestem ciekawy, co wy myślicie na ten temat i mam nadzieję, że czegoś się z tego filmu nauczyliście bądź się pośmialiście. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych filmach i materiałach. Na razie, BIOS!